Najpierw spektakl teatru tańca, potem pierwszy z wielu paneli dyskusyjnych. Odpowiedź jest prosta, ale też złożona. Tak rozpoczęła się klimatyczna rewolucja w Koninie. Taka rewolucja dla mnie jest bardzo, bardzo miła, bo przy okazji tej rewolucji, klimatycznej rewolucji, będzie dużo w Koninie się działo. Przede wszystkim młodzież będzie rozmawiała o swojej przyszłości, będzie rozmawiała między sobą, ale i będzie rozmawiała z wszystkimi tymi, którzy między innymi w tej chwili odpowiedzialni są za klimat. Bo to właśnie klimat i jego zmiany są głównym tematem festiwalu w całości przygotowanego przez młodzież. Chcemy, żeby każda osoba, która uczestniczy w festiwalu, wyszła z jednym krótkim zdaniem: da się. Żeby wiedziała, że da się działać, że nie trzeba się bać i że to nie jest tak, że mniejsze miasto jest gorsze, że nie można zrobić takich wielkich imprez, bo może. I chcę, by wiedziała po prostu, że mamy siłę, że była siebie dumna. Chcemy pokazać młodym, że jesteśmy młodzi, mamy siłę i możemy się bawić i edukować w tym samym czasie. Uczestnicy festiwalu edukują się podczas takich paneli dyskusyjnych, ale także biorąc udział w grach miejskich, warsztatach czy spacerach. Wspólnie szukają odpowiedzi na pytanie, jak ocalić Ziemię. Pamiętajmy, że świat, który dzisiaj już się zmienia, dla nich to będzie codzienność, więc ta świadomość taka długofalowa jest szczególnie cenna wśród młodych ludzi. Wśród gości wydarzenia są znani działacze ekologiczni, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele firm dbających o środowisko czy UNICEF-u. Dla naszej organizacji to jest najważniejsze, że to wydarzenie jest organizowane przez młodzież. Naszą podstawową misją jest tak zwana partycypacja młodych ludzi w życiu społecznym, umożliwianie im zabierania głosu w sprawach, które są dla nich ważne i które ich dotyczą. I ten festiwal jest właśnie odpowiedzią na to. Festiwal potrwa do niedzieli. Udział w jego wydarzeniach jest bezpłatny, ale trzeba się zapisać na stronie festiwalu.